Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak z kanału Football TV i dziś zapraszam Was na zapowiedź najciekawszych meczów zbliżającej się kolejki w polskiej ekstraklasie. Między innymi czeka nas hitowe starcie pomiędzy Legią Warszawa a Górnikiem Zabrze. W niedzielę zostanie rozegrany prawdziwy hit. Mistrz Polski podejmie lidera tabeli. Dla Legii Warszawa jest to dobra szansa na zrewanżowanie się za upokarzającą porażkę z początku sezonu, po której jedna z lokalnych gazet opublikowała bardzo kontrowersyjną okładkę. Od tamtego momentu sporo się jednak zmieniło z trenerem stołecznej drużyny na czele. Romeo Jozak znalazł klucz do sukcesów swoich podopiecznych. Skupił się na uszczelnieniu defensywy, która w ostatnich czterech meczach doprowadziła do straty zaledwie jednego gola. Chorwackiemu szkoleniowcowi udało się zbudować monolit, który na nieszczęście ekipy ze stolicy przed niezwykle ważnym meczem z Górnikiem Zabrze został poważnie naruszony. Pewnym jest, że w nadchodzącym spotkaniu nie zobaczymy Artura Jędrzejczyka, nad którym w tym sezonie krąży widmo kontuzji. Polski reprezentant podczas meczu z Meksykiem uszkodził łąkotkę, przez co w tym roku na boisku już go nie zobaczymy. W tym przypadku strata dla warszawskiej Legii nie jest jednak aż tak znaczna, gdyż Jozak ostatnimi czasy i tak w pierwszej kolejności stawiał na Brozia. Znacznie więcej problemów wiąże się z urazem Michała Pazdana. Bohater Euro 2016 trenuje indywidualnie i nie wiadomo, czy zdąży się wykurować do niedzieli. Dla legionistów utrata ich lidera defensywy przed tak ważnym meczem byłaby ciosem. Nic więc dziwnego, że w Zabrzu liczą, że problemy kadrowe Legii bezlitośnie zostaną wykorzystane przez superduet Anhulo-Żurkowski. Drugi z nich jeszcze przed rokiem zbierał szlify w trzecioligowych rezerwach Górnika, a dziś wyrasta na jedno z odkryć tego sezonu ekstraklasy. Defensorzy drużyn przeciwnych zazwyczaj nie potrafią go powstrzymać, przez co często uciekają się do nieprzepisowej gry, co doskonale obrazują statystyki, bowiem 20-latek jest najczęściej faulowanym graczem w naszej lidze. W ostatniej kolejce walnie przyczynił się do zwycięstwa z Lechem Poznań, notując gola oraz asystę. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze Czesława Michniewicza, który obdarzył go sporym zaufaniem, powołując do kadry młodzieżowej i przekazując opaskę kapitalną. Żurkowski odwdzięczył się mu strzeloną bramką w niezwykle ważnym meczu z reprezentacją Danii. W tym sezonie Lech Poznań najdłużej utrzymywał się na pozycji lidera w Ekstraklasie. Mimo tego na końcu rundy jesiennej złapał zadyszkę i spadł na piąte miejsce. Kolejorz na wygraną w lidze czeka już od półtora miesiąca. W tym okresie podopieczni Nenada Bielicy zainkasowali zaledwie 3 punkty. Co prawda ich gra nie prezentowała się aż tak źle jak wyniki, jednak przypomnę, że w piłce nożnej to jednak efektywność jest znacznie bardziej ważna niż efektowność. Według wiceprezesa Lecha Poznań Piotra Rutkowskiego niektórym piłkarzom brakuje odpowiedniej mentalności. Jego zdaniem nie są oni nastawieni na zdobycie tytułu mistrzowskiego za wszelką cenę i równie dobrze usatysfakcjonowałoby ich miejsce drugie lub trzecie. Rutkowski w dzisiejszym wywiadzie dla Przeglądu Sportowego twierdzi, że dla takich ludzi w Kolejorzu nie ma miejsca i zapowiada zimowe czystki. Robimy tak, zostało 6 meczów, kończymy rok i trener ma zidentyfikować te jednostki, które za wszelką cenę chcą i tych, którym jest w klubie zdecydowanie za dobrze. Po takich słowach piłkarzy chyba nie trzeba dodatkowo motywować. W nadchodzącym starciu z Sandecją możemy więc spodziewać się walki od pierwszej do ostatniej minuty. Drużyna z Nowego Sącza świetnie rozpoczęła sezon, jednak teraz jest pogrążona w kryzysie. Na wygraną czeka już od połowy września. Dla Lechii Gdańsk, która w fatalnym stylu przeszła przez rundę jesienną, pojedynek ze znajdującą się w dołku Wisłą Płock może być szansą na powrót na właściwe tory. Nad zawodnikami Adama Owena zgromadziły się czarne chmury. Frustracja w środowisku biało-zielonych była tak napięta, że na jednym z treningów interweniowali nawet kibice. Tuż po tym zdarzeniu zawodnicy Lechii w derbach Trójmiasta udowodnili jednak swoim sympatykom, że jak chcą, to potrafią. Po meczu z Arką piłkarze z Gdańska są pełni optymizmu, tym bardziej, że do gry wraca jeden z liderów zespołu Sławomir Peszko. 32-latek po raz pierwszy od sierpniowego meczu z Wisłą Kraków wybiegnie na murawę. A na koniec mam dla Was jeszcze konkurs, w którym do wygrania są 2 bilety na mecz pomiędzy Legią Warszawa
a Górnikiem Zabrze. Aby wziąć udział w konkursie, po pierwsze należy zasubskrybować kanał Fortuny, a po drugie w komentarzu pod tym filmem wytypować strzelca pierwszej bramki oraz minutę, w której ta bramka padnie w meczu pomiędzy Wisłą Kraków a Pogonią Szczecin. Tak prezentuje się mój cały kupon na nadchodzący weekend. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia.